W ramach Ogólnopolskich Dni Kariery z OHP Młodzieżowe Centrum Kariery w Świętochłowicach zorganizowało dla uczniów miejskich placówek oświatowych oraz młodzieży ze szkół z miast ościennych spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Ci, którzy wkraczać mają dopiero na ścieżkę kariery zawodowej, mieli okazję porozmawiać m.in. z policjantem i aktorką. Co roku organizowany jest tydzień cały, Ogólnopolski Tydzień Kariery z OHP. I w ramach tego pomysłu, tego projektu, tego przedsięwzięcia spotykają się doradcy oraz osoby, które prowadzą też pośrednictwo pracy z młodzieżą, wskazując im drogi możliwości wyboru zawodowego. Opowiadamy im też o możliwościach kariery, o możliwościach tego, jak się mogą kształcić, o tym, jaki mają inwentarz, jakie mają preferencje zawodowe i tak naprawdę też zapraszamy ich tutaj na indywidualne porady. Jest tutaj na dole biuro naszego Młodzieżowego Centrum Kariery, gdzie mogą odnaleźć swoją drogę życiową. Zajmujemy się młodzieżą między 15 a 25 rokiem życia. Też oczywiście szczególnie tą, która jest zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym, ale wszystkim osobom chętnym, które chcą u nas skorzystać z porad, chętnie udzielimy takiego wsparcia. Proszę nam powiedzieć, przedstawicieli, jakich zawodów zaproszono do uczestnictwa w dzisiejszym wydarzeniu? Dzisiaj od początku naszej tutaj imprezy zorganizowano taki program, w którym w pierwszej kolejności wystąpiła pani, która zajmuje się zawodowo, jest magistrem ochrony środowiska, ale tak naprawdę też wskazała na swoją pasję i na hobby. Zajmuje się też muzyką, zajmuje się śpiewaniem zawodowym, a także tak naprawdę też odnalazła swoją pasję w kuchni. Przyniosła tutaj dla wszystkich przez siebie upieczone ciastka i poczęstowała. Następnie był tu też pan, który zajmuje się wskazaniem, jak można stworzyć spółdzielnie socjalne. Wskazał też właśnie, jak taka spółdzielnia działa, produkując bombki na przykład. I później była pani ze szkoły dla dorosłych, ze szkoły Żak, też wskazała kierunki, gdzie ta młodzież później mogłaby się kształcić. Później ja zrobiłam wykład na temat kariera, planuję, działam, decyduję. I teraz był pan Tomasz Kaczmarczyk z naszej Miejskiej Policji w Świętochłowicach i za chwileczkę oczekujemy jeszcze pani Beaty Chren, aktorki z Teatru Rozrywki w Chorzowie. Myślę, że młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała prelegenta świętochłowickiej jednostki, jakim jestem dzisiaj ja. Miała możliwość zapoznania się z filmami promującymi pracę w polskiej policji, gdzie była zaprezentowana policja naprawdę nowoczesna. Zaprezentowaliśmy również dwa filmy, które powstały przez naszych funkcjonariuszy, obrazujące pracę dzielnicowych, obrazujące ćwiczenia na szczelnicy. Myślę, że te filmy naprawdę zainteresowały tutaj młodzież. Część młodzieży podeszła po wystąpieniu, które było na sali, zadawała dodatkowe pytania, jak zostać policjantem, jakie kryteria trzeba spełnić. Myślę, że wszystkie informacje, które udzieliliśmy, na pewno będą im przydatne w przyszłym wyborze zawodu policjanta. Ja mogę powiedzieć tylko o tym, co jest najważniejsze, żebyśmy możliwie rozsądnie, no, w miarę możliwości wieku, wybrali swoją przyszłość, ponieważ potem raczej robimy to do końca życia już. Także chciałabym jakby to uświadomić też młodym ludziom. Być może zrobimy jakieś warsztaty, które na przykład pomogą im, zobaczą, jak ewentualnie wyglądają takie rozmowy, jak wygląda zawód i tak dalej.